witamy na transmisji projektu EduScience. To jest transmisja specjalna. Ja nazywam się Grzegorz Lizurek. Moim gościem jest pan Jerzy Szuniewicz. Przepraszam. Jurku, może oddam ci głos i ty powiesz, czym się zajmujesz i co tutaj widzimy przed nami na stole. Witam państwa. Ja jestem licealistą z Poznania, ale w szkole ostatnio rzadko bywam. Zajmuję się aktualnie fizyką kwantową, optyką kwantową. Pracuję w Wiedniu nad nowym projektem w Instytucie Optyki i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk. A tutaj przywiozłem mój projekt, który był na Explore, był na Interu, był na EUCYS-ie i przywiózł trochę nagród, w którym skupiłem się na tym, żeby stworzyć algorytm optymalizujący wprzęganie pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych. I to pojedyncze fotony, które mają ogromną ilość zastosowań. Czyli na przykład mogą zostać użyte w kwantowej dystrybucji klucza, czyli jedynej w 100% bezpiecznej metodzie przesyłu właśnie kluczy do szyfrowania plików. Co rozumiesz przez optymalizację? To jest może jedna z pierwszych rzeczy, która się, bo skoro robisz optymalizację, to co to tak naprawdę jest? Przez optymalizację rozumiem tutaj zwiększenie ilości fotonów, które wchodzą do światłowodu. Przy czym nie jest to zwiększenie poprzez zwiększenie jasności źródła, czyli ilości tych fotonów przed światłowodem, a jest to zwiększenie wydajności ich wprowadzania, co pozwala nam ograniczyć straty i zwiększyć jeszcze bezpieczeństwo tej transmisji. Czym jest to kwantowe szyfrowanie, o którym w zasadzie, które jest istotą tego projektu, o ile sobie dobrze przypominam z tych wszelkich doniesień, zarówno które były dostępne i na EduScience, na platformie i na portalu, to może coś przybliżysz nam na temat kwantowego szyfrowania? Czy tak naprawdę w moim projekcie nie miałem do czynienia z kwantowym szyfrowaniem? Pomysł użycia właśnie kwantowych algorytmów przesyłu danych wyniknął z tego, że szukałem zastosowania dla idei, którą wymyśliłem, dla projektu, który stworzyłem. I media to podchwyciły, ponieważ jest to temat dosyć aktualny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych w sieci. Metoda kwantowej dystrybucji klucza bazujemy na efektach, które zazwyczaj nie mają zbyt dużej roli w naszym życiu, w efektach właśnie z pogranicza świata, które obserwujemy, świata kwantowego. Wykorzystujemy efekty, które są znane od niedawna, ponieważ fizyka kwantowa to jest tak naprawdę urodziła się w minionym wieku i dopiero się rozwija. Przy czym idea samego kwantowego przesyłu kluczy jest bardzo prosta. Dzięki temu, że foton, cząstka światła, jest kwantem, jest pojedynczą, niepodzielną jednostką informacji i posiada on polaryzację, możemy w sposób bardzo dokładny zdefiniować jego wartość. Czyli powiedzmy, wysyłamy polaryzację pionową lub poziomą. Pozioma to jest 0, pionowa to jest 1. I zależnie od tego potem, jaka polaryzacja zostanie odczytana, taka informacja zostanie przekazana. Przy czym możemy oczywiście przesłać informację w innej bazie. To znaczy polaryzacja, która będzie obrócona. W kwantowej kryptografii, w większości protokołów, obracamy ją o 45 stopni. Domyślam się, że twoja praca jest również związana z tym, w jaki sposób można osiągnąć dokładnie taki efekt, żeby dało się wysłać i odczytać w bardzo, bardzo precyzyjny sposób, bo to jest dosyć, z racji tego, że to są efekty kwantowe, to trzeba być bardzo precyzyjnym, bo pracujemy na bardzo małych skalach. To w jaki sposób to osiągnąć? Fantastyczne jest to, że nie musimy się tym zajmować, żeby to była taka korelacja, ponieważ wówczas nie byłoby to bezpieczne. My mamy nie wiedzieć, którą bazę mamy odczytać. Czyli mamy 50% szans, że trafimy odpowiednią bazę. I rzeczywiście tak jest, że połowa danych zostaje utracona w trakcie transmisji. I to jest piękne w kluczach kwantowych, że właśnie klucz jest tworzony jakby poprzez ilość błędów, które przeszły przez sieć. Klucz jest najpierw uzgadniany, a dopiero potem zakodowana wiadomość jest wysyłana. Kiedy mamy pewność, że klucz został przesłany całkowicie, klucz został zmieniony przez właśnie te różne efekty i działa to w dosyć interesujący sposób, ponieważ my wiemy, kiedy ktoś nas podsłuchuje.
bo wiemy, że ktoś zmienił nam stan klucza, tak? Czy stan przesyłanej informacji w efektach kwantowych. Czy po uzgodnieniu informacji, ponieważ w kanale klasycznym uzgadniamy informacje, czyli wymieniamy się tym, jakimi bazami wysyłaliśmy, jakimi odczytywaliśmy, i wówczas osoba, która nas podsłuchuje, zyskuje pewną informację małą o kluczu, który udało się na przykład jej przechwycić, bo są różne metody podsłuchu kwantowego. Czyli na przykład są takie metody, że osoba przerywa cały światłowód, podłącza się i odczytuje zamiast właśnie tej drugiej osoby, do której przesyłam, zazwyczaj to jest napisane tak, że Alicja przesyła do Boba z punktu A do punktu B, a Ewa, jako że zła kobieta, evil, podsłuchuje nas. I są potem specjalne protokoły, które mają na celu właśnie pozbawienie tej Ewy wszelkich informacji. To jest tak zwane uzgadnianie klucza kwantowego. Ale to nie było jakby przedmiotem głównym mojej pracy. Zajmowałem się trochę innymi rzeczami. To może wróćmy do jakby podstawy twojej pracy, bo tu przed nami jest taki układ optyczny. Na ławie są soczewki, jest źródło światła. Jak się domyślam, to jest ten układ, dzięki któremu zdobyłeś nagrody na Explorach, tak? I w Stanach Zjednoczonych na konkursie dla młodych, zdolnych, powiedzmy już w zasadzie możemy powiedzieć naukowców. Myślę, że akurat profesjonalnym naukowcem jeszcze nie jestem i dużo mi do tego brakuje, ale poniekąd jest to układ, który rzeczywiście pozwolił mi wygrać, ale z drugiej strony jest to zupełnie inny układ niż był w moim eksperymencie. Pojawia się otóż taki problem, że pracując z pojedynczymi fotonami, trzeba pracować w całkowitej ciemności, a detektory kosztują tyle, że nie pozwolili mi ich wynieść z instytutu. Poza tym byłoby to niebezpieczne. Stół waży 200 kg, jakbym upuścił go na kogoś, to mógłby być to problem. Mamy tutaj troszkę uproszczoną wersję, ale myślę, że nie zmienia to faktu, że ideę tego eksperymentu można w ten sposób dosyć ładnie zilustrować, a w zasadzie kolorowo, bo ten wiązka światła jest całkiem kolorowa. Tutaj mam bardzo prosty układ, w którym mam laser półprzewodnikowy 470 nanometrów. Mam dwie soczewki, których jedynym zadaniem jest skolimowanie wiązki. Czyli wiązka ma być równoległa, ma się nie rozchodzić. Czyli powiedzmy, jeżeli mam ją za soczewką o szerokości 5 cm, to na ścianie budynku 100 metrów dalej również ma mieć 5 cm. Ma się nie skupiać w trakcie. Chodzi o to, żebym taką właśnie nieskupioną wiązkę wprowadził dosyć wydajnie do światłowodu. Wiązka, którą mam w eksperymencie, wiązka pojedynczych fotonów, ma bardzo ciekawe właściwości, ale jest trudna do złapania. Ponieważ powstaje ona, fotonów jest tak mało, że ich nie widać. Czyli to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że powstaje ona poprzez oświetlenie laserem 405, takim niebieskim, nieliniowego kryształu. Nieliniowy oznacza, że 1 na 10 do 6, 10 do 9 fotonów rozpada się. Czyli z takiego fotonu niebieskiego o dłuższej energii rozpada się on na dwa fotony czerwone o niższej energii. Zachowany jest pęd i zachowana jest energia. Propagują one po takich stożkach. Stożki te są, ich środki są współliniowe, również z wiązką, i bardzo trudno jest teoretycznie wyznaczyć, gdzie dokładnie powinniśmy umieścić kolimator, czyli urządzenie, które pozwala nam na wprowadzenie fotonu do światłowodu, czyli soczewkę, i jak w ogóle to wszystko ustawić. Także zajmuje to dużo czasu, a poza tym jest dosyć niestabilne. To znaczy, jeżeli już ustawimy to, jakieś wibracje zewnętrzne, zmiany temperatury, najczęściej powodują rozstrojenie się układu w ciągu pierwszego tygodnia, dwóch. Czyli wymaga to ciągłego dostrajania układu za każdym razem, kiedy dojdzie do wyraźnej zmiany w działaniu całego urządzenia, domyślam się. Tak, zgadza się, i dodatkowo ta zmiana zmniejsza nasze bezpieczeństwo, bo w pewien sposób tracimy pełną kontrolę nad układem. My chcemy wiedzieć dokładnie, ile jest fotonów, chcemy wiedzieć, co jak się dzieje, dlaczego na przykład nam spada ilość. Może być tak, że parametry sieci zostały zbadane dla innej ilości fotonów, są inne straty delikatnie i zaczyna to być mniej bezpieczne.
chcemy mieć zazwyczaj tą samą ilość fotonów, dla których sieć została sklasyfikowana. Tutaj mamy właśnie ten laser. Laser ma moc przeciętnego wskaźnika laserowego. Oświetlamy nim soczewkę skupiającą, która ma ognisko gdzieś tutaj. Kartki się paliły, kiedy sprawdzałem właśnie ognisko tej soczewki. Tego się nie robi. Normalnie nie palimy kartek. Tak, w laboratorium nie wolno, ale nie jesteśmy w laboratorium, więc można było właśnie w ten sposób zademonstrować moc lasera. Tutaj mamy jedną ogniskową i tutaj mamy drugą ogniskową. To oznacza, że odległość między soczewkami jest sumą ogniskowych obu soczewek. Czyli mamy tak zwany teleskop. Powiększamy wiązkę. Tutaj mamy małą wiązkę. Tak? A tutaj mamy dużą wiązkę. Trochę słabo widać, ale tak w przybliżeniu jest tej wielkości. Następnie mamy dosyć ciekawy element. Element dyfrakcyjny. Ponieważ w moim projekcie skupiałem się właśnie na elementach dyfrakcyjnych, przestrzennym modulatorze światła. Przestrzenny modulator światła jest za drogi, żebym go tutaj przywiózł, ponieważ jest to prosta konstrukcja, którą można byłoby zrobić samemu, ale wydajność tych własnych konstrukcji jest dosyć ograniczona, więc skorzystałem z kupnego, który kosztuje zbyt dużo, abym mógł go wypożyczyć na czas nieokreślony. Tutaj znajduje się na dwóch uchwytach, które mogą jeździć właśnie w ten sposób. Soczewka dyfrakcyjna wydrukowana na zwykłej drukarce atomowej. Soczewki można drukować, o czym mało osób wie. Na środku jest czarna plamka. Im odchodzimy dalej, tym ta plamka na środku przestaje być czarna, zaczyna być jasna. I widzimy właśnie, że na naszym światłowodzie wygląda ona jak ognisko soczewki. I właśnie na tym polega właściwie wprowadzanie do światłowodu światła, żeby skupić jak najbardziej właśnie w odpowiednim miejscu w światłowodzie ze wszystkimi poprawkami światło i żeby ono wchodziło pod dobrym kątem. I to, że światło wchodzi, mogę udowodnić, pokazując właśnie końcówkę tego światłowodu. Widać niebieską plamkę. Bardzo fajnie. I mogę przesunąć delikatnie śrubę i pokazać, jak zmienia się ilość światła. To jest przesunięcie o jakieś 2 mikrometry. Czyli położenie jest bardzo istotną rzeczą. To jest jeden piksel na takim przestrzennym modulatorze światła, co oznacza, że trzeba to bardzo dokładnie dobrać, aby rzeczywiście pomagało, a nie przeszkadzało. Prosta rzecz, która dosyć ładnie pokazuje to, na czym polega Twoja praca, bo jakby domyślam się, że faktycznie do naukowych zastosowań to troszkę ten przestrzenny modulator jest większy, trochę bardziej skomplikowany. Natomiast jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób wykorzystujesz same efekty dyfrakcyjne i skąd te drukowanie, jak udało się wydrukować soczewkę dyfrakcyjną. A dokładnie to myślę, że dobrze byłoby wytłumaczyć, czym jest tak naprawdę dyfrakcja, a wtedy będzie łatwo wyjaśnić, dlaczego można wydrukować soczewkę dyfrakcyjną. Najprostszym wyjaśnieniem dyfrakcji jest to, że chyba każdy z nas obserwował fale na wodzie, które uderzają w jakąś przeszkodę. Kiedy fala uderza w przeszkodę, czyli powiedzmy mamy falę płaską, fronty falowe, płaskie, i mamy przeszkodę. Ścianę, łódkę, falochron, tak. I kiedy dochodzą te fronty falowe, tutaj zostają one wygaszone, ponieważ mamy ścianę, ale na krawędzi pojawiają się nam fale kuliste. To właśnie kuliste. Tak, każdy punkt, przez który przechodzą fale, generuje fale kuliste. I następne fronty falowe już wyglądają troszeczkę inaczej, ponieważ zauważamy, że zachodzi właśnie zjawisko, które nazwano dyfrakcją i przez które zmienia się nam front fali. I korzystając z efektów dyfrakcyjnych, możemy jeszcze potem zaobserwować pewne efekty interferencyjne, na przykład doświadczenie Younga. To interferencja, czyli nakładanie. Nakładanie się fal, tak. A dyfrakcja to można powiedzieć, że to jest takie uginanie. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy kolejną przerwę. Jest to kolejne źródło właśnie fal kulistych. W punktach, w których spotykają się fronty falowe, mamy konstruktywną interferencję, a w punktach, w których spotykają się doły? No, minima. Minima funkcji falowej, mamy właśnie ciemne. Tam, gdzie się spotykają maksima, czyli te konstruktywne, to zazwyczaj są jaśniejsze prążki obserwowane, a w tym są ciemniejsze. Innym przykładem dyfrakcji może być oglądanie
siedzenie w ciemnym pokoju i oglądanie szpary w drzwiach z zaświeconym światłem za nimi, gdyż wtedy przez tą szparę się sączy światło i to też jest efekt dyfrakcyjny. To teraz może jeszcze, jak to się udało wydrukować tą soczewkę, bo to jest bardzo interesująca sprawa, że można wziąć drukarkę i wydrukować soczewkę, bo wszyscy myślą, że soczewka to musi być ze szkła. Tak, soczewka ta to jest soczewka Fresnela, no właśnie bazująca na takim efekcie. Czy to jest cała optyka fourierowska, to jest dosyć skomplikowane, ale najprościej można powiedzieć, bierzemy półprzezroczystą folię. Są takie specjalne folie, da się je znaleźć. Dosyć długo szukałem, ale w papierniczym udało się w końcu dostać taką folię. Czyli w zasadzie nie trzeba specjalistycznego sklepu, trzeba poszukać dobrze w papierniczych i materiałach do drukowania, tak? Tak, zgadza się. To są folie do prezentacji na stare rzutniki. Można dostać, są bardzo wydajne, ale jestem trochę drogi. Taka jedna folijka kosztuje około 50 groszy, A4. Kiedyś zamiast rzutników multimedialnych były takie właśnie tak zwane epidiaskopy i na nie się rzucało folie z różnymi odręcznie lub nieodręcznie narysowanymi lub napisanymi rzeczami. Ja miałem okazję takie rzeczy oglądać w szkole i na studiach. Obecnie chyba nasi widzowie raczej nie mają takiej okazji. Natomiast to jest zwykła, na pozór wydaje się zwykła, przeźroczysta, dosyć gruba folia, bo ona jest, domyślam się, że istotą jest tego, żeby to było troszkę grubsze niż zwykłe. To wystarczy właśnie, żeby to była cienka folia, ale żeby dało się na niej wydrukować. Drukarka atramentowa jakoś drukuje, bo ja to na drukarce atramentowej robiłem. Tu trzeba uważać na stronę, bo jedna strona jest przystosowana właśnie do druku, druga nie. No i bardzo ładne rozmazy są, kiedy się drukuje na złej stronie. To nie schnie. Także nie warto próbować, tak jak jest w instrukcji. Wydrukowanie takiego właśnie wzorca. Wzorzec jest w sumie zbiorem kółeczek. Współśrodkowy kółeczek o różnych średnicach, promieniach. Czyli powstaje nam taki obraz okręgów. Trochę jak tarcza. Tak, trochę jak tarcza. Jesteśmy już głęboko zanurzeni w nauce, więc może teraz zmienimy troszkę, odwrócimy troszkę trend, bo nasi widzowie to po części to mogą być na ludzie albo w Twoim wieku, albo młodsi, więc oni pewnie zachodzą w głowę, jak to się stało, że ktoś w pewnym sensie taki jak oni, czyli normalny nastolatek, zainteresował się nauką i jakie były te pierwsze kroki i skąd się to wzięło? Skąd się wzięło, że Cię zaczęła interesować fizyka kwantowa? Tak, właściwie najpierw zainteresowała mnie chemia. Zawsze chciałem robić domowe eksperymenty, które często niestety kończyły się większym lub mniejszym wybuchem. I to już było w podstawówce, także dosyć wcześnie zacząłem wysadzać w powietrze mój dom. A co na to rodzice? Rodzice ostrożnie wchodzili do pokoju. Czyli zaakceptowali. Tak, zaakceptowali, z czego się bardzo cieszę. I myślę, że to jest ważne, żeby mieć wsparcie właśnie rodziców, jeżeli chce się coś robić. Ponieważ no, tak, nie byłem na pewno zwykłą osobą, jeżeli chodzi o podejście, ponieważ zawsze obserwowałem i wysnuwałem zupełnie inne wnioski niż powinienem według klucza. Z mojego punktu widzenia naukowca to jest tak, że my musimy wiedzieć, jak coś mniej więcej działa, ale czasami musimy zapytać, dlaczego to nie działa. Albo dlaczego, co zrobić, żeby działało tak, jak my chcemy, albo dlaczego nie działa tak, jak my chcemy. Więc domyślam się, że te pytania Cię nurtowały od dosyć młodego wieku. Kulminacją tego było, jak w piątej klasie pod koniec postanowiłem, że przygotuję lekcję na przyrodę. Tak, wówczas z przyrody miałem same dobre oceny, czy nawet bardzo dobre, ale postanowiłem, że chcę przygotować coś, żeby przy okazji mieć z tego dosyć dużo zabawy. Więc o 6 nad ranem wybrałem się na lokalny uniwersytet, na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. I jako taki piątoklasista złapałem profesora, który szedł korytarzem. To było już o 7, ponieważ zanim ktoś się pojawił na wydziale, to trochę czasu minęło. Także spotkałem wówczas profesora Naskręckiego. I profesor Naskręcki tak spojrzał na mnie i zapytał, o co mi właściwie chodzi. Ja powiedziałem, że bardzo bym prosił o trochę suchego lotu. Wywiązała się dosyć długa dyskusja, która zakończyła się w pracowni demonstracyjnej Wydziału Fizyki na poszukiwaniu suchego lotu.
Przyszli inni pracownicy i raczyli poinformować, że suchego lodu nie ma. Co profesor Naskręcki zasępił się i chwilę myślał. Po chwili zapytał, czy jest może ciekły azot. Jeszcze chciałem przygotować lekcje o niskich temperaturach. Jako, że ciekły azot był, tak dostałem do domu 30 litrów. No, muszę przyznać, że domyślam się, jakie było zdziwienie profesora, kiedy piętoklasistę spotkał, który szuka suchego lodu. A jakie musiało być zdziwienie, nie wiem, czy twoi rodzice zauważyli ten ciekły azot, ale to też mogło być zadziwiające dla nich, że właśnie syn przyniósł 30 litrów ciekłego azotu w butelce czy w diłarze? Nie, w diłarze, oczywiście w diłarze. Elegancko dostałem nawet na wózeczku, żebym mógł sobie podjechać do szkoły. Myślę, że profesor naprawdę miał złote serce, ale był wtedy zdziwiony dosyć, że niecodziennie pojawia się taka sytuacja na wydziale. I myślę, że w pewien sposób zainteresowało go to również. Zaprosił mnie na wykłady otwarte, na które chodziłem, ale potem nie mogłem chodzić z wielu powodów. Więc moja przygoda naukowa została wstrzymana na 3 lata. I pod koniec gimnazjum zacząłem zajmować się bardziej fizyką teoretyczną. Czyli konkursy kuratoryjne, inne rzeczy. Byłem strasznie z siebie dumny, szczęśliwy, że nie muszę się martwić egzaminem gimnazjalnym, że mogę się dostać do liceum bez problemów. Dzięki właśnie konkursom. No i mi to wystarczyło. No to trochę ułatwia życie, nie trzeba się martwić egzaminem. Ale z drugiej strony trzeba się pewnie troszeczkę inaczej napracować, żeby w konkursie osiągnąć jakiś tam sukces. Dobrze, może jeszcze idąc tym tropem tego zainteresowania fizyką, jak się skończył ten pierwszy eksperyment na przyrodę? Na przyrodę okazało się, że róża potrafi uszkodzić ławkę. Domyślam się, że ona została zamrożona. Tak? Zgadza się, została zamrożona i rzeczywiście pierwsza nie, ale czwarta uszkodziła ławkę. Było to dosyć interesujące, że taka niby drobna, delikatna różyczka potrafi zrobić tyle szkody. Jak się domyślam, poza tym, że wcześniej zacząłeś, to nauka, czy robienie takich eksperymentów i nauki sprawia ci dużo frajdy. Tak, gdyby to nie sprawiało, myślę, mi frajdy, to na pewno bym tego nie robił. Frajda, znaczy myślę, że to jest dosyć ciężka praca, ponieważ siedzenie rzeczywiście w laboratorium wiele godzin jest ciężką pracą. A jest to praca, która daje niesamowitą satysfakcję i przyjemność oglądania czegoś jako na przykład pierwsza osoba na świecie. Jak w tej chwili wygląda twoja, jakie są twoje, nie wiem, plany, ewentualnie jaka jest twoja obecnie, że tak powiem, naukowa droga? Aktualnie, tak jak mówiłem, siedzę właśnie w Wiedniu. Znaczy, aktualnie jestem w Warszawie. Ale jak masz dar bilokacji, to też mam, nie? Niestety jeszcze mi się nie udało, chociaż pracuję nad tym cały czas. W Wiedniu, w Austriackiej Akademii Nauk. Tak. Zajmujesz się tam teraz, pewnie mówiłeś, ale może przypomnimy. Tak, zajmuję się tam teraz kwantowym obrazowaniem i pewnymi kwantowymi korelacjami. O szczegółach niestety nie mogę jeszcze mówić, ponieważ tak, to jest na poważnie już i z tego mam nadzieję będzie jakaś praca naukowa na poziomie, powiedzmy, takim przeciętnie dobrym. Czyli europejskim przeciętnie dobrym. Czyli praca na poziomie normalnego europejskiego naukowca, który tak zwykle ma 20 parę lub 30 lat, a ty masz 18 od niedawna. Więc no w sumie jesteś już dorosły, ale jest to pewna różnica, czyli można powiedzieć, że wchodzisz do pierwszej ligi naukowej, będąc jeszcze zupełnie nastolatkiem. Czyli generalnie wchodzisz do takiego dorosłego zespołu naukowego. Oni, domyślam się, że ci starsi, powiedzmy, bardziej wykształceni, bo to nie jest kwestia mądrości, tylko wykształcenia, bo oni po prostu więcej, no siłą rzeczy, no, tak, skończyli uniwerek i doktoraty porobili, więc trochę więcej wiedzą. Więc oni się pewnie w jakiś sposób wprowadzają. Powiedz, w jaki sposób to, jak to wygląda? Czy to jest jakaś praca w zespole, tak jak tutaj, że siedzimy w pokoju, czy to jest bardziej zdalna praca? Czy działa to teraz w sposób dosyć ciekawy? Otóż mam własne laboratorium. Czy własne, jak własne, z szefem. Moim szefem jest Radek Łapkiewicz, doktor fizyki z UW, który pracuje właśnie w grupie Antona Zeilingera. Stworzyłem to laboratorium od zera,
razem z moim opiekunem. Chodziłem po piwnicach, zbierałem sprzęt i jest to jedno teraz z lepszych laboratorium. Jeżeli mamy ograniczone zasoby, to możemy sobie z nich skorzystać i coś tam wydłubać. Okazuje się, że to jest lepsze niż jakbyśmy to mieli na tacy podane. Zwłaszcza, że chyba chodzi o to, że trzeba włączyć taką kreatywność do stworzenia czegoś z niczego. Tak, trzeba włączyć kreatywność, trzeba włączyć też duże samozaparcie, bo pierwszy tydzień to było głównie odkurzanie sprzętu i namawianie go, żeby zaczął działać. Ponieważ sprzęt na przykład wymieni bezpieczników czy coś. Także fizyk to też często praca fizyczna. Fizyk, eksperymentator zwłaszcza. Tak, eksperymentator zwłaszcza, przenoszenie stołu optycznego, który ważył 400 kg. Ja myślę, że być może nasi widzowie mieli jakieś pytania do Ciebie, albo w ogóle mają jakieś pytania, które ich nurtują i być może jesteś w stanie na nie odpowiedzieć. Do jakich celów wykorzystujesz laser? Tak, poza tym zapalaniem karteczki, którego nie możemy robić. Tak, poza tym oczywiście laser wykorzystuję do celów bardzo naukowych, to znaczy oświetlam właśnie nieliniowy kryształ. W laserze jest bardzo dużo fotonów w tej wiązce. I one mają fajne właściwości, bo są dosyć dobrze określone i są niezwykle przydatne właśnie do tworzenia pojedynczych fotonów. Są nieodzowne. Ponieważ przy zwykłym świetle byłoby to trudne. Także laser głównie używam właśnie do efektów nieliniowych, a też do ustawiania całego sprzętu. Ponieważ pojedynczych fotonów nie widzę. Jeszcze było jedno pytanie, domyślam się. Czy naukę w szkole kontynuujesz? To jest dobre pytanie, bo skoro doba ma tylko 24 godziny, a Ty nie osiągnąłeś jeszcze daru bilokacji, to przypuszczam, że Twój czas jest dosyć ograniczony, a ilość czasu spędzanego w szkole i w laboratorium musi się jakoś w tym wszystkim zmieścić. Więc zastanawiam się, jaki jest Twój styl w tym momencie pracy i uczenia się. Przyznaję, że nauczenie się, znaczy uczę się oczywiście całe życie i non-stop, ale jeżeli chodzi o pracę w szkole, jest to dosyć mocno ograniczone z powodu tego, że Wiedeń, a Poznań nadal jakieś 570 km. I teleportacja jeszcze jest w powijakach. To kolejne rzeczy, na którą by trzeba popracować. Że w szkole bywam bardzo rzadko, głównie po to, żeby zaliczyć egzaminy. Także wygląda to, mam indywidualny tok i indywidualny program nauki, za co bardzo dziękuję mojej kochanej ósemce w Poznaniu i moim nauczycielom, którzy są bardzo wyrozumiali. Domyślam się, że na tym poziomie, w którym już jesteś naukowo, nie ma takiej możliwości, żeby regularnie po prostu uczestniczyć na zajęciach szkolnych, bo Twoja jakby zaangażowanie w naukę musiałoby być dużo mniejsze. To znaczy mogłoby się ograniczyć do weekendów i pewnie strasznie zwolniłoby Twój rozwój. Tak, niestety, jeżeli chodzi właśnie o pracę w laboratorium, jest to praca, która zajmuje długie godziny, są to pomiary. Ja Ci bardzo serdecznie chciałem podziękować za wizytę. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliśmy cennego czasu, chociaż zakładam, że skoro się zgodziłeś, to byłeś świadomy, że to nie będą łatwe pytania i takie doświadczenie występowania przed rówieśnikami do pewnego stopnia może być doświadczeniem nowym i trudnym. Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Było mi bardzo miło przyjechać tutaj. I myślę, że właśnie ideą nauki jest to, żeby oglądać to, co się dzieje. Żeby zobaczyć, jaka nauka jest piękna. I też staram się tym pięknem nauki zarazić innych ludzi. Stąd przywiozłem ze sobą trochę śmiesznych rzeczy.